Cześć. Trzecia część filmu o rozwalonym ACL-u, o niestabilności kolana w kontekście słabej rotacji wewnętrznej w stawie biodrowym. Jeżeli już wyrolowaliście swoje tkanki miękkie, jeżeli popracowaliście biednie nad rotacją wewnętrzną poprzez forsowanie siadu podkackiego, możemy przejść do czynnych mobilizacji. Tak naprawdę uważam to ćwiczenie, które teraz zobaczycie, za jedno z najskuteczniejszych form poprawy mobilności stawów biodrowych. Jak wykonać ćwiczenie? Przechodzę sobie do leżenia tyłem, łączę kolana, w zasadzie mam taką pozycję, jakbym siedział na krześle. I teraz, nie odrywając od siebie kolan, staram się jak najmocniej mogę rozepchnąć swoje kostki, rozepchnąć swoje golenie na zewnątrz. Po chwili łączę z powrotem kostki. Staram się wykonać około 20 powtórzeń tego ćwiczenia. Na początku możesz posłużyć się pod głowę rollerem, tak żeby cały czas obserwować ruch. Brzuch jest wciągnięty. Każdy kolejny ruch staram się wykonać coraz mocniej napiąć okolice pachwin, tak żeby siłą mięśni pogłębiać zakres ruchu w stawie. Ćwiczenie możemy wykonywać w przeróżnych wariantach. Na początku, jeżeli masz duży kłopot, możesz stawiać stopy na podłożu, łączyć kolana. Możesz wykonywać to ćwiczenie przy dosyć małym zgięciu w stawach biodrowych. Możesz wykonywać ten wariant ćwiczenia w dużym zgięciu w stawie biodrowym. Każda konfiguracja jest dobra, ponieważ każda z tych konfiguracji wpływa na pracę innych aktonów, mięśnia napężacza poniżej szerokiej, mięśni posiadkowych średnich. Ruch nie ma być kompletnie odczuwany w kolanach, to tak jak Wam mówiłem wcześniej. Całość pracy odczuwam w biodrach. Po wykonaniu kilkunastu ruchów powinienem chwileczkę odpocząć. Po dwóch, trzech seriach, które wykonam, powinienem poczuć zdecydowaną ulgę i zwiększoną łatwość chodu, która będzie się przede wszystkim objawiała takimi płynnymi, kolistymi ruchami miednicy, ruchami bioder, które są bardzo konieczne i bardzo potrzebne w sytuacji, kiedy chodzimy. Im bardziej mobilne są Wasze biodra, tym mniej mobilne muszą być Wasze kolana, co świetnie zabezpiecza je przed wszelkimi kontuzjami, wszelkimi urazami tych kolan. Więc zapamiętajcie, kolana złączone, 15 powtórzeń rozpychania. Staram się na końcu ruchu poprzebywać 2-3 sekundy, żeby poczuć mocne napięcie w pachwinach. Kiedy ćwiczenie staje się już zbyt proste, świetnie można się posłużyć gumą miniband, gumą teraband, którą zawiążecie sobie na stopy. Ona będzie generowała dodatkowy opór, który jeszcze bardziej będzie większym jeszcze dla Was wyzwaniem, jeszcze bardziej będzie wymagał od Was silnych mięśni, rotatorów wewnętrznych. Pamiętajcie, zdrowa rotacja w stawie biodrowym to zdrowe kolana. Nie tylko, tak jak Wam mówią ortopedzi, trenerzy, fizjoterapeuci, wzmacniaj czworogłowe, wzmacniaj dwugłowe. Niewiele się wtedy zmieni. Żeby mieć stabilne kolana, trzeba mieć zdrowe biodra. To najważniejsze. I z tym przesłaniem, przekazujcie to przesłanie dalej, idźcie z nim dalej. Proszę o subskrypcję mojego kanału, przekazujcie te treści innym. Czemu wszyscy mają być na usługach służby zdrowia? Czemu nie możemy pomagać sobie sami? Myślę, że możemy i to fajnie później będzie wychodziło. Pozdrawiam, Marek Kulczyński.